Siemano, z tej strony Evil i w dupie mam te wasze łapki. Cześć, z tej strony Evil, witam was w pierwszym odcinku z nowej serii, a mianowicie Pokémon Storm Silver. Dzisiaj gramy sobie samemu, w końcu to jest Nintendo, także jeśli podoba wam się ten awatar, co ja mówię, awatar, layout cały, jaki mam właśnie przed sobą, jaki macie przed sobą, to możecie wbić na kanał Ziomeczka, który mi go zrobił, właśnie wyświetla wam się na ekranie. Naprawdę robi świetne grafiki, gdyż jest grafikiem i rysownikiem naraz, takie tam. No i co, i pewnie wkrótce zobaczycie też kolejną rzecz, którą dla mnie wykonuje. Na razie nie zdradzę wam tego, ale jest związane to z kapselem, także później się dowiecie. Jak na razie nasz Profesor Oak pyta nas, czy jesteśmy mężczyzną, czy kobietą. No stary, nie widzisz po mnie, jestem ewidentnym, stuprocentowym mężczyzną, prawie jak ta wurst coś tam. Powiedz mi twoje imię. Moje jest Evil, moje imię brzmi Evil. Evil, gdzie tu jest? Evil, okej. Tak, to jest moje imię, tak, jestem zły. Zaczynamy, jest, dokładnie, of course. Tak, jestem gotowy, jestem najbardziej gotowy na świecie. Widzimy się w świecie Pokémon. Tak, startuj już. Nie wiem, czy wam to wszystko tłumaczyć, ale wydaje mi się, że to na razie jest naprawdę mało istotne. I przemieniliśmy się w małego gnoja. I widzimy się w domku moim. Czy coś tutaj ciekawego można znaleźć? Czek. Lyra. Coś na mnie napisać. Co chciałbym zrobić z mailem od Liry? Przeczytać. Adventure Excite. I love Pokémon, Lyra. No ja też. Cancel tyle. Czy coś tu jeszcze możemy zrobić? Czek. There is a TV here. Dobra, to jest nasze łóżko. W jakiejś części mogliśmy zmienić godzinę, ale tutaj się nie da. I tutaj jest nasza mamusia. Siema, mamusiu. Dobra. I teraz mamy jakieś kilka rzeczy. Słyszałem, że Joto zmieniło się wiele przez ostatnie kilka lat. Powinieneś być uważny, masz buty do biegania, bo normalnie byś chodził boso. I dostałem też bicycle, to znaczy rower. I mamy rower w czymś tam. I GB Sounds, to pewnie jakieś słuchawki. I też mamy w pocket. Coś jeszcze dostaliśmy? Nie, chyba nie, już nie możemy z nią gadać. I teraz wam powiem informację, która zmieni wasze życie, ale jeśli nie chcecie jej słyszeć, to zatkajcie uszy na 5 sekund, a więc tak. Widzicie tutaj jakieś łóżko? Nie, nie widzicie żadnego łóżka. A widzicie na górze jakieś łóżko? Tak, jest jedno. Ilu nas tu jest w domu? Dwójka, więc albo aż śpi z mamą, to znaczy ja śpię z mamą, albo what, Evil śpi z mamą, albo generalnie coś tu jest nie tak, nie sądzicie? O, i przyszedł do nas mały ziomeczek, zapomniałem jak się nazywasz, stary. Wiem, że jesteś wodny i się zmieniasz w Azumarilla, czyli to jest Meryl, dokładnie. I tu jest właścicielka tego cudnego Meryla i ona gdzieś pobiegła z nim. Może polecimy jej ukraść go. I włączyliśmy sobie opcję szybkiego biegania, musimy się udać do Ołka. Dobra, idziemy. Oj, czemu nie możemy iść? Czekaj, Evil! Czekaj! Co ty chcesz zrobić? Co ty myślisz, że ty robisz? To jest niebezpieczne, wychodzić w świat Pokémon. Dzikie Pokémony skoczą na ciebie z trawy. Nie wiem, coś tam są po drodze do innego miasta. Dobra, źle przeczytałem, nieważne. O, jesteśmy w domu profesora Oaka, profesor Elm. A może to w profesora Elma? Cześć, Evil, czekałem na ciebie, na twoje przybicie. Jak Pokémony czują się po wyjściu chyba z Pokebola, coś w skrócie takiego było. O, dostał maila, czyli jednak nie jest samotny. Słuchaj, znam kogoś imieniem Mr. Pokémon. Kto myśli? Nie. Nieważne. Coś powiedział o tym... Czy możesz mu coś zanieść chyba? Coś takiego... Nie czytam tego za bardzo nawet. Ale najpierw musimy sobie wybrać Pokemona. Tutaj mamy Chikorita. Tutaj mamy Totodile. I tutaj mamy Cyndaquila. Szczerze mówiąc, zaczynałem już przygodę od Cyndaquila kiedyś. Totodile według mnie wygląda brzydko. Więc bierzemy sobie Chikorita, która zmienia się w Ekstra Meganium. Tak, chcę ciebie. No i jak widzicie, zresztą tutaj wszystko jest takie związane z leśnymi typami Pokemonów. I dostaliśmy Chikorita, która będzie za nami chodzić, będzie nas spotować. Czy damy jej imię? Tak. A to jest facet. Jest facet Chikorita, jak to beznadziejnie musi być. Brzmieć. Jak byśmy go nazwali? Clown. Tak, będziesz clownem. Bo nie dość, że jesteś... Nazwałbym cię gender, ale lepiej to olejmy. Albo w sumie... czy... Nie. Ja chcę dać mu gender. 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 Gdzie tu jest ry? Tu jest ry. Gender. Będziesz gender, bo wyglądasz jak dziewczyna, a jesteś facetem. Tak. Idealnie to się zgadza. Nie ma tu jak nazwać swojego Pokemona gender. Dobra. Dobra, ja wiem jak używać healing machine, spoko. Dobra, daj mi już iść. Okej, o, jakiś ziomeczek coś nam chce powiedzieć. Evil chce... Coś tam z zadaniem chce chyba mi... Nie, że to mi się przyda na zadanie, coś takiego pewnie i dostałem Pokemony. Dobra, mogę iść? Tak, mogę iść, świetnie. Ale się tu pokaże, że nic angielskiego nie umiem. O! Jest! Co ty tak się jarasz? No. Evil! Masz swojego Pokemona. Muszę powiedzieć, że jest strasznie słodki. Jak będziesz z nim chodzić, będzie bardziej przyjazny. Musisz się rozejrzeć i pogadać z kimś tam. Moja mama każe mi iść. Nie mogę już wyruszyć, ja chcę... Wyruszyć. Ja już chcę iść w trasę, w tripa, ale nie, bo muszę iść do mamy. Bo inaczej mnie nie wypuszczą. Dobra, mamo. Co u ciebie słychać? Mamo. O, Evil. Masz takiego ślicznego Pokemona. Czy Elm go ci dał? Ma do was zadanie, czy coś takiego. Czy dał ci zadanie? Wygląda na to, że jest trochę trudne. Bla 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 bla. Bla 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 bla. O, dostałem Pokegear. Pokegear. Tak, pamiętam jak używać telefonu. Nie musisz... No a. Mówię, że wiem jak używać, a ta i tak mi będzie mówić, jak mam używać telefonu. Sorry, mam 10 lat, jestem już prawie dorosły, mamo. Beka. Dobra, biegniemy sobie teraz poza miasto. Czy już możemy, już możemy? No naprawdę! Czekaj sekundę, no już czekam tyle, ja chcę wyruszyć wreszcie w epicką podróż, która zmieni moje życie. Na zawsze. Prawie całkowicie zapomniałem, dam ci mój numer. O mój Boże. Jak galerianki, po co mi twój numer? Dobra, dobra, będę dzwonić jak będę czegoś potrzebować, jasne. Trzymaj mnie, już dzwonię. Najlepiej to teraz może od razu zadzwonię, co? I wchodzimy do Krzaczorów, gdzie na razie udało nam się spotkać jakiegoś super niebezpiecznego Pokemona, którym jest PJ. Czy ja chcę PJ'a? Goldender! Nie, nie chcę PJ'a. Fight! Tackle. Użyjemy super efektywnego ataku Tackle, który uderzy go głową w jego głowę. On użył wiatera. Czy coś takiego. Co mi się stało? O, dostałem damage. I to super efektywne. Dlaczego latający atak jest super efektywny na Pokemony typu roślinnego? Znowu, Chikorita. To super efektywne. Zaraz mi się zginie. Dobra. Czy ja go zabiję na strzała? Z mojej matematyki wynika, że tak. Yeah! Zginął. Gender dostał expa. Jest teraz bardziej genderowski, yeah! I do góry, wracamy. Czy ja mogę się gdzieś tutaj uleczyć? New Bark Town, siema New Bark Town. Wejdziemy jeszcze raz. Stary, czy ty mi możesz uleczyć Pokemony? Jasne, że mi możesz uleczyć Pokemony. Możesz? Can you? Tak, tak, chcę uleczyć Pokemony, jasne, chcę uleczyć. Ulecz mi je. Udało się, uleczyliśmy nasze Pokemony, teraz możemy biegnąć sobie. Biec sobie, nie biegnąć sobie, lol. Lecimy gdzieś najlepiej, jak najdalej stąd, bo już nie chcę wracać do tego miejsca. Moja mama znowu mi będzie dzwonić, ale jakaś epicka walka znowu się będzie tutaj toczyć. Z kim razem? Z kim tym razem powalczy nasz gender? Gender, go gender! Yeah, gender, dasz radę. Tackle, zabij go. Zabij tego szczura. On jest zbyt męski, żeby być żywym szczurem. Musimy go zabić. Krytyk. Jak to? Walnąłby nas za 5, ale nagle mu krytyk wszedł. Epicki super atak. Dobra, mam nadzieję, że jesteśmy... No tak, jesteśmy od niego szybsi, także zabijemy go tym atakiem. Co nie zmienia faktu, że nasz gender nieźle dostał damage. Dobra. 6. level. Świetnie. i podrosły nam staty i nauczyłem się Razor Leafa. Świetnie, cudownie, wracamy do miasta. Może nam... Oj! Aha, pisało, że tu jest duże drzewo i wygląda na to, że nie możemy je uderzyć. Tak, mam ślicznego Pokemona. Ja się jeszcze rozejrzę po tej wiosce. Yo, Evil! Coś tam, coś tam. Słyszałem, że coś tam odkryłeś z Pokemonem, że... A, dał mi go. Pikachu i z wyewoluowaną formą coś tam. O, jest super efektywnym ziomeczkiem. Jest bardzo ważnym naukowcem i tak dalej. Mało istotny. Ja bym tutaj coś jeszcze chciał dostać. Co tu możemy w tym miejscu spotkać? Pewnie też jakieś ludziska. Siema, cześć Evil. Lyra jest na górze i bawi się z... A, bawi się. Nieważne. Cześć Lyra. Azumarill. Yeah, to jest ewolucja Marilla bodajże. Czy coś nam chcesz powiedzieć? A, nic nam nie chcesz powiedzieć, tylko że Azumarill jest najładniejszy, ale Chikorita też nieźle wygląda jak na Chikoritę. Spróbujemy jeszcze tutaj kogoś spotkać. Jedyną osobą, z którą jeszcze nie gadaliśmy jest ta osoba. Osobo? O! Gapi się. Ona się gapi tylko. Lol, podgląda nas przez okno. I znowu siema Elm. W ogóle tutaj nie ma okna. Jak on nas ogląda tutaj? Ona tutaj stała, a tu nie ma okiena. Co to się dzieje? Niemożliwe rzeczy się tu dzieją. Dobra, biegniemy. Nic tutaj więcej by nas nie spotka ciekawego, niestety. A szkoda, liczyłem, że coś się tutaj jeszcze wydarzy. Kolejna walka. Z kim tym razem powalczy nasz dzielny gender? Z ptakiem. O nie. Go gender. Zabij tego ptaka. Fight. Tackle. Dawaj go. Na szczota. Na szota. Na dwa szoty poleci. Coś to dało? Osłabił mi się atak. Niedobrze. Będziemy musieli go jeszcze dwa razy walnąć. Tak właśnie. Coś tak sądziłem. O, teraz żeby nam jeszcze bardziej go nie osłabił. Niedobrze, nie rób, nie osłabiaj ataku, to jest niebezpieczne, możemy przegrać taką walkę. Mogliśmy w sumie użyć Razor Leafa. O, Critic! No, świetnie, czemu on nie mógł uderzyć trochę wcześniej? A idź, gender, ewoluuj! Nie, jeszcze trochę nam brakuje do ewolucji. O, jakiś... Chcesz walczyć? Chcesz walczyć? How are you, Pokémon? Coś tam, coś tam. Nie chcesz walczyć, głupi śmieć. Tu nic nie ma. Tu jest jakieś przejście, ale tędy chyba nie... Nie, tędy właśnie mamy przejść. A ty chcesz walczyć? Nie, nie chcesz walczyć, jesteś głupią dziewczyną. O, ale możemy iść na górę, bo coś tam podejrzanie. Apricorn, widzę tam Apricorna. Świetnie. O, Zigzagoon, siema Zigzagoon, mój ty piesku. Zawsze łapałem Zigzagoona, a on nie był jakoś super silny, więc tego zabijemy. Razor Leaf. Wow. Ale fajne są te efekty, jednak Nintendo lepsze niż GBA. A kminie nad kupieniem Nintendo 3DS, także jak chcecie, to zapraszam do rejestracji z reflinków, całkiem super gierki są. Nie zapomnijcie potwierdzić e-maila oraz wejść do gry na odrobinę, żeby tam pograć trochę w tą super gierkę. No i co, i to by było na tyle, jeśli chodzi o to. I wracając jeszcze do tego Nintendo 3DS, o którym w ogóle to nie było związane z tematem, a tak mi się jakoś powiedziało. Co on powiedział, że nie ma po co tam wkładać czegoś, żeby wyciągać? What? Dobra, zobaczymy jeszcze, co tu jeszcze ciekawego w tych zaroślach możemy spotkać, ale jak widzę, to nie za bardzo mamy taką możliwość. Ten Pokémon jest śmieszny i ewoluuje w jeszcze śmieszniejszego. Nie, gender. B. Czy ty jesteś wodny? Tak mi się wydaje, że odrobinę jesteś wodny. Nie, nie jest wodny. Jakby był wodny, to by mocniej dostał. A wydaje mi się, że jest podobny do Szopa Pracza, czy coś takiego, albo do tego, ja zapomniałem jak się nazywają te zwierzęta, co obcinają drzewa. Nie świstaki, ale to też coś tam jest z tej rodziny chyba. O, czekajcie, ja muszę sobie to przypomnieć. Bobry, o, wygląda jak bóbr. I gender ma 7. level. Yeah! Gender, jesteś taki silnym genderem.